Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wieczorny Tightlet Tuesday. Gram 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Jan Krzysztof Duda również będzie występował. Przypomnę, że w poprzednim Tightlet Tuesday grałem z Janem Krzysztofem Dudą. Miałem okazję, może się uda i tym razem, kto wie, byłoby świetnie. Zobaczymy. No, Hikaru na czele, jest troszkę mniej zawodników póki co, ale nadal silni wszyscy. Okej, Kacper, no to masz wytłumaczenie, ale mogłeś chociaż SMS-a napisać. Okej. No nieistotne. Dobra. Moi drodzy, no co, będziemy grać, będziemy walczyć, będziemy się bawić. Mam nadzieję, że partie będą wartościowe. I tyle. Woda przygotowana, gorący wieczór, 15 sierpnia. A za godzinę będzie 16 sierpnia, więc turniej od 23 do około 1, 2 godziny zabawy. Dobrze, transmisja się nie tnie. Wszystko działa jak należy. Cudownie, cudownie, to dobrze zwiastuje. Super. Skupiłem się na tym, aby. Dobrze, okej. Okay. Kacper, już nie będę tutaj nic więcej pytał cię o te twoje przypadłości. Witam, witam cię serdecznie, LuckSking01. Fajnie byłoby z Jankiem znowu zagrać, powiem wam szczerze. Dla osób, które nie wiedzą, grałem z Jankiem Dudą w Tightlet Tuesday w poprzednim turnieju. Może przyjdzie mi dane, może będzie mi zagrać również z Jankiem, a może z kimś innym. Z kimś innym, z Aronianem chciałbym na przykład zagrać. Nigdy nie grałem z Griszczukiem, ale byłaby radocha, słuchajcie. No w ogóle z Hikaru, no z Hikaru nawet grałem chyba jakiegoś Buleta kiedyś, ale to nie to samo oczywiście, ale taki Aronian czy Griszczuk to super byłoby. Z Bigfishem grałem, z Firuzdżią nie grałem nigdy. Z Narodickim w sumie też nie gram, ale Narodicki, okej, okay, szacun, ale nie jest to gracz utytułowany tak jak na przykład Griszczuk. Dobra, niedługo zaczynamy. Tutaj charakterystyczny sygnał. Tak, Tightlet Tuesday, on jeszcze nie jest na YouTubie. W tym momencie, jak teraz transmituję, ale będzie. Xelor, witam cię serdecznie. Wiesz co, Kacper, czy sobie odbijemy? No nie wiem. Sporo się pozmieniało u mnie, ale spotkać się zawsze można. Czy śledziłem Opole? Nie, nie śledziłem. Jeżeli mówisz o oglądaniu w telewizji, to nie. Nie oglądam telewizji. No nie oglądam kompletnie telewizji. Dobry wieczór, Marson XX. A, turniej był w Opolu. Spoko. A, to, że turniej szachowy jakiś był, to coś widziałem, tak, to pamiętam. To coś tam było. Dużo turniejów dzisiaj w ogóle było takich ciekawych w Polsce. Sporo ludzi miało wolne, więc można było to wykorzystać. Dobra, moi drodzy, za 10 sekund zaczynamy. No i jedziemy. Na ten moment 370 graczy. No gram z panią. Jedziemy D4. Obrona Greenfelda. Chciałbym zagrać troszkę inaczej tę obronę Greenfelda. Może przez H4. Troszkę mniej mogę mówić. Słuchajcie, chciałbym się bardziej skupić na grze. Ostro gra babka. Bardzo ostro. Bijemy. Ostro gra babeczka i... I ciekawe, czy mogę mieć problemy. A, jak się nie zna debiutów, to trzeba próbować grać normalnie, nie tam wymyślać. Okej. Może by tak długą roszadę zrobić. No właśnie, mówię nie wymyślać, a już zaczynam wymyślać. Mam na razie pionka mniej. Dlaczego by nie? Rzada jeden.
Czuję, że mnie będzie zajeżdżać. Mam pozycję strasznie źle. Złą. Strasznie złą pozycję mam, moi drodzy. Nie gra tu nic zupełnie. Dobrze zagrała. Bardzo agresywnie. Przeciwniczka ma bardzo dobrą pozycję. Spróbujemy tak, na gońca. Skoczek wlezie tu mi strasznie. Albo goniec. Tak, zagrajmy. Ha, tu widełki gruszą, ale jest opcja zbicia, więc na razie chcę odpędzić tutaj tę figurkę. Może w ogóle jakiś taki temat się urodzi. O! To jeszcze lepiej dla mnie. Jak zbiję skoczkiem, to mam bicie tu. Super. Aha, tu jest bicie. Chwila, to nie jest jeszcze takie proste. Ale zaraz, to będzie dla mnie i tak ratunek. Bicie tu i bicie tu. Grozi tutaj bicie wzięcie hetmana. Na szczęście nie ma widełek. Troszkę mi się to poprawiło. Choć nadal nie uważam, że mam dobrą pozycję, jakąś fantastyczną. Ale jest opcja tutaj. Chyba wieża C8 powinna zagrać. To raczej tutaj zatłukę. Wejdzie tu. Mało przyjemnie będzie. No właśnie. Będę musiał, słuchajcie, iść na różnopolowe gońce. Nie wiem, tak, możliwe, że tutaj jest bicie. Tak, tu jest bicie. Będę musiał zagrać tu, ona zagra tu, jest po mnie. Aha, bo tam jeszcze mam opcję zbicia. I tutaj, no może się wygrać. To i tak jest przegrana pozycja, według mnie. Dokładnie, bardzo dobrze zagrała. Już mam pionka mniej i ona dalej atakuje. Kurczę, jaka agresywna baba, no. Radowid, witam cię serdecznie. Masakra. Na szczęście po odejściu hetmana... Aha, dobra, to mam teraz tutaj opcję zbicia i tutaj ona tu. Czy ja chcę tutaj zbić? Zachować coś. No chyba chcę zachować hetmany, żeby mieć większe szanse. Czasu jest coraz mniej, chociaż tu mi palnie. Dokładnie. Może jakieś sztuczki w postaci tu ataku. Jakieś coś tam, może coś przeoczy. Dobra, lecimy tak. Tutaj już grozi konkretne bicie. Tak nie można, bo tu. Wow, sprytnie. Dobra, idę po prostu prymitywnie próbować ją atakować. Chyba to puściłem. Tutaj, tu, tu, tu. Kurczę. Szczęście bronię. Nie no, masakra jakaś. Tak. Z obroną. Aha,
Aha, tu mogę dać przecież szacha. Mogłem zrobić to też wcześniej. A nie, gońcem ona się może zasłonić. Ojejku, ale mam farta. Słuchajcie, ona tu gońcem mogła się zasłonić. Jest po ptakach. Po ptokach się mówi, tak? Puh. Sam się zaskoczyłem, ale mnie rozjechała. Znaczy, udało mi się wygrać, ale ona mnie rozjechała w tej partii. Kompletnie zagrałem jak amator. Co ja tutaj pograłem źle? Źle zagrałem. Tu trzeba było goniec G5 grać. No tak, w ogóle strasznie debiut źle. Zobaczymy, jaką przewagę miała. A3 tutaj. B4. Takie ruchy się widzi. Dobra. Skoczek B3. Takiego ruchu nie widziałem. Bo bardzo ciężko mi zagrać taki ruch. Że tutaj. Tu. Aha, wieżą. Okej. Tu. Tu. Ojejku, kto by to liczył wszystko? O losie słodki. Ale wariant mógłby pójść. Wieża C7. I komputer mówi remis, nie? Chrzanie komputer, słuchajcie. Stokwisz na urlop. Daj spokój, daj ludziom żyć. Daj się cieszyć z szachów. Punkt jest punkt. Ha, może biła hetmana ma temat szach. Możesz mieć rację, że myszką klikała, nie mogła zbić hetmana i zdziwiona była. No to taktyczny szach na wygranie na czas może i dobry. Zgubione klatki 16, ale to jest 0,1%. Mam nadzieję, że dociągniemy z transmisją dobrze. Będzie wszystko działać jak należy. Chyba nic się nie przycina, prawda? Mam nadzieję. Okay. Może tak, spróbujemy gońca przestawić. Okej, okay, wymienić tego gońca jak najbardziej. Aha, skoczek chce tu wlecieć. Słusznie. Słusznie zresztą, tak. No, ma wolną linię. Zadowolony. Jak widzowie, dalej się przycina pewnie, co? Dajcie znać, proszę. Jest git? Niemożliwe. Znaczy to dobrze, ale bardzo dużo klatek zabiera. 35%. Zmniejszyłem trochę jakość streama. Tutaj wlatujemy. Aha, on tutaj wleci. Kurczę, w sumie tak nonszalancko tutaj gram. Tędy chcesz pograć. Słusznie. No i trochę jestem tutaj niestety bez pionka. Ten skoczek na D4 nic dobrego nie robi. Kurde, jak kontry nie złapię, to nic nie mam. Spróbuję tak zagrać i tak i zbierać pionki z tamtej strony. Nie mam wyjścia. Nie, nie na razie. No dobrze, słuchajcie. Tak zostanie do końca. Już nic więcej nie zrobię, niestety. Ale na YouTubie później wszystko będzie. Chociaż szkoda, bo fajnie mi się z wami tutaj na żywo siedzi i gada. Jest was sporo.
ale już kolejne streamy jak będą, to na pewno się nie będzie ciało, bo zmieniam też internet, więc będzie szybszy. Dobra, no chcesz mi wymieniać, nie mogę tego zrobić. Czuję, że jestem za wolny po prostu. No tak, muszę tutaj kontrować. No, dokładnie. Idę tu, jak zbiję, to biję tym. O, tu zagrał, a to ciekawe. Bije pionka. Aha, tym pionkiem zasuwa. Dobra, skoczek wraca do łask, tylko czy ten skoczek mi coś da? Może tak. Nie wiem, gdzie w sumie ruszy ta wieża. Wieża ruszyła tu. Mogę zagrać tu, tu. Zobaczę, co on zrobi innego. Z powrotem. No tak remisowo chcę. Chcę na remis grać, co? A tutaj jak zagram, tylko brakuje mi tam pionka wolnego na kontrę. Zbiję tego w ogóle. Może mi się uda. Tak i tak. Co? Wracam. Dobra, idę z kontrą. Wolna ta kontra, ale zawsze. Ojej, miałem taki ruch, tak? Co? Wygrałem? Czas mu spadł. Nie mam pytań. Czas to też element gry. No ale partia... Co? Nie mam nawet takiej przegranej. Nie mam lepszą nawet. Fiu, fiu, fiu. Żartujecie. Komputer... Aha, bo on tutaj źle zagrał. Wieża D7 trzeba było. Komputer to aż tak dobrze ocenia dla mnie? Dobra, spory fart. Tutaj po prostu też grałem tak. Coś pilnowałem. A7 to tu. Tak, tak, tak. I brałem też pionka. Dobra. Ok, dwa punkty są. Dwa punkty są, trzy rundy za nami. Walczymy. Zgubione klatki spadają około 39,5% i troszkę spada, więc może nie będzie najgorzej, miejmy nadzieję. Jaki jest wynik? Jacku, wynik to 2 punkty na 3 partie. Cześć Adrian, witam cię serdecznie. Partie trwają jeszcze. Remisik. Okej. Kolejna runda. Skąd pomysł na wieczorny Title Tuesday? Kocichowski, po prostu czuję w sobie jeszcze energię, żeby zagrać taki turniej i mam taką możliwość, więc po prostu sobie gram. Niestety prawdopodobnie nie będzie to możliwe regularnie, żeby grać dwa turnieje
we wtorek, a obawiam się, że może to też być tak, że nie będę miał w ogóle czasu na Tight Dead Tuesday. Tego się troszkę boję. Ale zobaczymy. A może w sumie na wieczorne, takie jak już o 23 to by się zaczynało. No, będę się starał przede wszystkim, żeby chociaż jeden taki turniej zagrać. No bo też już troszkę tęsknię za grą. Gram z Polakiem. Nie lubię takich. Prawdopodobnie Cyprian Mulawa. Nie znam. Nie lubię młodych zawodników, a to jest pewnie młody zawodnik. Okej, tutaj C5 przepchamy. Jest taki wariant. Od razu? No dobra. Okej, no to goniec F4 niech będzie. Dobra. Może w ogóle tak? To jest też ciekawe. Jak szach jakiś, to goniec zawsze wróci. Okej, a tu wieża C1 w takim razie. Na tego pionka i pilnujemy sobie tutaj akcję. No E3 trzeba. No tak, muszę. C5 pewnie będzie. No będzie. A dobra, to gra, to bijemy to. Bijemy. Szacha damy. I będziemy, mam nadzieję, stwarzać problemy przeciwnikowi. No dobra, gonię C2, żeby zrobić roszadę. Chociaż, nie no, taki ruch chyba powinienem zagrać. Za późno, Krzysztof. Tutaj to tu. Tak, spróbujemy. Zdążył uciec. Spróbujemy jakieś ostre szachy, może tutaj. O H4. Niech się młodzi boją. Co by było, jakbym zagrał tu? Nie wiem. Ale się dowiemy. B4. Może po prostu tak. Skoczka. Dobra, wymienię hetmana. Nie wiem, co tu się dzieje, szczerze mówiąc. Okej, zagramy na różnobarwne najwyżej. Tutaj takie jakieś groźby też są. Pójdziemy na końcówkę. O, junior dobrze chyba to rozgrywa w ogóle. Tak, muszę. Wstępem. A tu nie może, bo tutaj mam opcję.
Dobra. Kurczę, chyba goniec A2 mam. Ma. Mam w trąbę. Co tutaj? O kurczę. Też może, bo tutaj goniec A2. O rety. Czasu, co? I w trąbę. Troszkę w trąbę mam. Cholerka. No niestety. Brakuje pianka mi jednego na skrzydle. Ajajaj. Co? Już tego nie przegram. Pewnie będzie to remis. Ale tego nie przegram. Nie tu, Krzysztof. No tak, no remis, kurczę. Czy w sumie powinienem się chyba się cieszyć z tego remisu? Tak czułem, że tutaj musi być wygrana chyba. Dokładniej było trzeba pograć, tylko nie wiedziałem co. Tak czułem, że tam coś mogło być. No to takie przeczucie, ale faktycznie przeczucie może być mylne. Więc, no tutaj poszedłem o strategię 4, no bo co innego. Trochę zadziałało, postraszyłem, tylko że znowu konkretów brak. Skoczek C6, no dobra, by trzeba było to przemyśleć, skoczek C6, żeby tego końca się pozbyć. Też mądre. Ale za późno D4. Tu wymiana. No wszystko poszło, wieża C4. Znaczy wieża C4 widziałem, tylko że czemu nie zagrałem? W sumie nie wiem. I zaczynają czarne przechwytywać inicjatywę, niestety. O, ojej, to mam już przegraną. Tak, goniec E2 przegrywa. No to ta kolejność ważniejsza. Dokładnie, bo figurę miałbym mniej. Ja tak jeszcze powalczyłem z jakością. Ciekawe, jak końcówkę ocenia komputer. Trzeba bić. Czy to jest oczywiście wygrana czarnych? Król powinien szybciej iść. What? A, tutaj nie widziałem, dobra. Ale zaraz, a co to daje? Król B2 i wieża tutaj. Aha, tędy się bronić. Wieża A4 nawet wystarczyło. Okej, okay. Tutaj to już remis? Wow. Król C7, król A6. Aha, bo trzeba i tak pilnować pola A8. A tu wygrana? To jest wygrana? Goniec B8 od razu. I tutaj, i tędy. No to zlamiłem.
A dalej jest wygrana. Tutaj trzeba było iść. Ale co po tym? Tu. Aha, goniec pilnuje tu przekątnej. No przecież. Kurczę, wygrana była końcówka. Czas zrobił swoje. No ale to może sprawiedliwy wynik w sumie. O, cześć Radek. Cześć, cześć, cześć. A ty, Radek, nie śpisz. Wolne jutro. Jeszcze. O, klatki spadają 32%, więc może transmisja dociągnie do końca. Okej. Dobra, powinno być dobrze. Dwa i pół na cztery. No to lepiej niż wcześniej zacząłem. Ok, po czwartej rundzie zawsze jest ta mała pauza, ale myślę, że zaraz ruszy ta runda. Dobra. 4 rundy, jeszcze zostało 7. No to trzeba zrobić 5 punktów, no. Pobić rekord i lulu. Dobry plan. No Janek widać, że ma 4 na 4. Chyba się zreflektował. A Hikaru chyba znowu gdzieś tam na dole. Co? Coś tam umoczył Hikaru? Nie widzę go. Czy jest na górze? Bo już straciłem. Nie widzę. Podpowiedzcie proszę, jak widzicie Hikaru. A, jest Hikaru na 26. 3,5. No dobra, połówkę stracił. O, klatki się zmniejszają. Super. No to już odpukać. Transmisja chyba nie będzie gorsza. Może być tylko lepsza, jeśli chodzi o techniczne sprawy. W i M. Kim jest ta pani? Ma 4 na 4. Z kim ona wygrała? Z jakimś 2900, z jakimś 2 prawie 800, z 2600. Nie no, można, ale zaraz z 1900 zaczynała? Coś tu słuchajcie, mi nie pasuje. Oj, nie pasuje mi coś u tej pani. Ale nikogo nie będę oskarżać, może jest w życiowej formie akurat teraz, albo lubi grać w nocy. Zobaczymy. Przyjrzymy się tutaj. Alawen. One again. No miała 1900, teraz 2300 po czterech partiach. Albo jakieś konto. Nie wiem, stare. Nie wiadomo.
To już czeską mnie niech rozstrzyga. No długo, długo czekamy na rundę numer 5. Zawsze ta przerwa po czwartej rundzie jest chyba najdłuższa. Tylko się zastanawiam po co. O! A, jest. Myślałem, że zniknęła ta dziewczyna. Ciekawe. Drodzy widzowie, którzy jesteście na żywo, nie chce wam się spać? Kto ma jutro wolne w ogóle? Dajcie znać. To zazdro. Panie Czeską, poproszę rundę numer 5. Dziękuję bardzo. 214. Okej. Zagramy może G6. London system. Super. Źle zagrałem, bo ja sobie wymyśliłem, że mogę tak zagrać, przecież tu był ruch, ale to tutaj przeciwnik też się odpłacił złym ruchem, na szczęście. Tak sobie wymyśliłem, że szybko zagram, no czasami to tak działa. No to jak wezmę tego gońca, to już jest super, po czarnych polach jestem królem świata. Jeszcze jakiś taki ruch, chociaż skoczek C4 trzeba uważać. No właśnie, zobaczcie co się dzieje. Król. Taki ruch królem nie jest najlepszy. Idziemy tak, bo jak tak, to tak można chyba spróbować. Zaszaleć. Dokładnie, bo jeszcze tam mam wjazd, jak skoczek ucieknie. F2 nie może być dobra w takich sytuacjach przecież. Tak. No co, palnę tu. No zbiję tego skoczka. Tu nie można, bo E3, więc musi tym. No i pyk. Bo tak, to zawsze mam szacha, więc zbijam. I mam tutaj szach. Jak wieża H1. Chociaż też bicie chyba wygrywa, bo bicie tutaj zasłoni się czymkolwiek. No, chyba goniec C3 w ogóle jest ładne. Jeszcze się tak zastanowię chwilę. Tak, tak, tak. No tak, tu się nie ma długo co zastanawiać. Ładne jest bicie na E3. Bo tu po odbiciu wieża wchodzi do gry. No, tak można grać, słuchajcie, no tak można grać w szachy. Tak to lubimy grać w szachy. Król
Na spacer. Rzadki widok. No jak tak, to tak. No goniec musi zasłonić, no ale to to samo. Tutaj. F2 jakiś goniec wejdzie. Tyle. Dobrze mówię? Czy po takim ruchu tak jeszcze zagrać? Tutaj widły. W sumie to wszystko wygrywa. Nie, no najprościej zbić. Nie będziemy się tutaj wygłupiać. W sumie to jeszcze szach może nastąpić, król tu i tam spacer, dobra, idź na spacer, bo jeszcze goniec C2 nastąpi i wezmę hetmana, patrzcie, król B3 zagra na bank, a czy tu jednak, a zasłonka jeszcze, dobra, szach, jeszcze miałem B5, tutaj pilnujemy. Serdecznie dziękuję uprzejmie. Tak z ciekawości sprawdzę, czy tutaj nie było jeszcze czegoś lepszego. Nie ma chyba znaczenia. Nie, no nie ma znaczenia. Dobra. Partię. Zerknijmy tutaj na lepszych graczy. Dobra, 3,5 punktu mamy. Jest dobrze. Zobaczmy, jak gra Janek. Janek jest kolorem czarnym. Chyba niedobra sytuacja naszego zawodnika. No bo co? No bo trzeba bić chyba tutaj. Czy coś jeszcze tutaj kombinują? Zaraz, co to poszło? Co? Wow. A to Janek walnie tu. Hetman. Tu. Tu. Nie. Nie. To tak łatwo nie jest. A wziął jednak. Janek ze mną też hetmana poświęcił. No tutaj poskładany tak u mnie, tak, ale tutaj też ładnie. Ja dzisiaj też z Dudą grałem w Tighted Tuesday, przypominam. Też ładnie poświęcił Janek ze mną hetmana. Byłem pod wrażeniem. Czekajcie, bo ten komputer bardzo dobrze ocenia pozycję czarnych. Tu trzeba coś... Aha, bo jeszcze tutaj jest strzał. Kolejna wieża do wzięcia. Wow. Wow. Na związaniu tutaj cały czas... Nie, no to Janek to wygra. Z kim on w ogóle gra? No z jakimś również koksem, ale... No ja nawet zastanawiam się, nawet, czy nie można tutaj kopnąć. Hetman zbije, a sobie zaznaczę. I tu weźmie, i potem tak się ustawi, wygra technicznie wszystko. Zbije na F3, na bank, Janek. No oczywiście, że zbił. Aha, tu bazujemy jeszcze na tych układach, że trzeba się z tego porozwiązywać. Mało przyjemne. No tak, ale remis pewnie czarne może zadowalać. Tutaj, tutaj. No tak jak widać. A, białe chcą wygrać ambitnie. Dobrze, dobrze. No to A5. Janek nie zagra A5. Tak myślałem, żeby uwolnić wieżę. To jest jedyna szansa, żeby tę wieżę uwolnić. Wieża F5, tak. No i tutaj coś tam podziała nasz zawodnik, mam nadzieję technicznie. Jakieś szachy pewnie, żeby spróbować troszeczkę sprytnie, bo jak hetman F4, to wieża F5. Jak tu się ustawiać? Oj, coś podstawił. Oj, podstawił Janek tu pionka. Niestety. Skoczek E5. Znaczy, czarne nie powinny przegrać tak z praktycznego punktu widzenia, ale wygrać teraz już będzie chyba ciężko. Chociaż Janek wszystko jest w stanie zrobić. Obróćmy szachownicę ze strony naszego arcymistrza może. W ten sposób. Na pułapki. No tak, no to chyba na remisik. A jednak białe ambitnie. Białe grają bardzo ambitnie. What? Wygrał Duda, ale ładnie. Hetman D8 trzeba było grać, ale to ciężko, bo tutaj grozi mat. Ale go załatwił. Nie no, klasa.
Wow, klasa. Znaczy, wiadomo, trochę szczęścia, tak? No to widzicie, że nie tylko u mnie szczęście istnieje. W każdych partiach jest na pewno element szczęścia. Chyba nie ma takiego zawodnika, nawet Carlsen, gdzie w takim turnieju czyściutko wygrywa wszystko. Chociaż można by było sprawdzić, kiedyś Carlsen zrobił przecież na całkiem niedawno 11 z 11, ale ciekawe, czy czyste partie wygrywał na siłę gry, czy miał tam jakieś kłopoty. Można byłoby w sumie to sprawdzić, ale komu się chce? Mi się nie chce. Dobra, zerknijmy na kogoś tutaj jeszcze. O, Aronian gra. A, no to remisik. Dobra. No tu jakiś gość jeszcze 2900. Chyba tutaj wygrywa. Dokładnie. Ciekawa końcówka, ale też powinna być remisowa. Oj! Wygrana jest? Dlaczego? Co? Co on tam wypuścił? Mat. A co on tam wypuścił? Ciekawy jestem. Teraz. Wieża A8, król H7, wieża A7, król G8, król G6. A, bo nie ma tu szacha. Dzień dobry. Faktycznie, wieża musiała być daleko, żeby tam trzymać remis. Tu jeszcze jest walka. No ale tutaj to już wygrywają białe. Dobra. No dobra. Runda numer 6 za moment. Mamy 3,5 punktu. GM. Zyby Razyli. Kompletnie nie kojarzę. Też transmituję, gościu. Wcześniejszy Tatlet Tuesday. 5 punktów tylko. Zagram te H4. Dzisiaj gram te H4 cały czas. Może starczy na arcymistrza. 1-1 z nim mam. Spoko. To znaczy, że jest do ogarnięcia. No się tego H4 boją, arcymistrzowie. Jak nie grasz takiej czystej teorii, to może się nie boją. Jak widać. Nie no, dobra, gramy ambitnie, gramy D5, no nie możemy sobie tu pozwolić na jakiś. Pewnie taki ruch nastąpi, będę się męczył. Tu. Masakra. No właśnie. Ale nie, mogę tutaj zbić przecież. Zbiję tu, on nie może tu, bo tu. Zawsze mam tak, tu. Szach, tu, skoczek, tu. I tutaj, dobra, bije. No szach, to ja wiem. Aha, taki ruch jest jeszcze. A to zawsze się zasłonię. Czy ja coś tam tracę? W sumie to nie wiem. Na pewno roszady jest u mnie brak. Aha, taki ruch to mam szacha. I żyjemy. Całkiem nieźle w sumie. To on będzie musiał liczyć coś takiego, a to wtedy ja trzaskam tu. No to mam szacha. Odchodzę od wszelkich bolączek głowy. Tu się trzyma. Aha, goniec tutaj. To będzie gorsze. Tego nie przewidziałem. Goniec na D7. Kurde. No właśnie, goniec D7. Tego nie przewidziałem. Oj, dobra. Jednak zagrałem jak ofiara. Nie przewidziałem tego. Kurczę, balans. Oj, po co ja tak ambitnie gram? Znaczy, staram się grać ambitnie, bez sensu. Znaczy, z sensem. Co ja w ogóle już gadam teraz? O, rety! No co, jak tutaj, no to mi zbije tu, no i co, tracę wszystko, no.
Chwila, a tu. Nie! Nie roszada! Wieża C1 miałem jeszcze i tutaj trzaśnięcie. Kurczę, mi z klika sieknąłem, no. Ależ jestem zły. Wieża C1 jeszcze dostrzegłem i tam bym ratował. Masakra po prostu. No ja jeszcze wieżę podstawiłem. Wszystko podstawiam teraz. Nie wziął wieży. Cudownie. Co to za arcymistrz, który nie widzi w jednym ruchu, że wieżę może wziąć. Dobra, szlak by to trafił z tą partią. Ale jestem zły. Ależ jestem zły. Zerknę szybko. Zgrałem jak kompletny kretyn. Zły jestem na siebie totalnie. Tak. No to nie może być złe. No dobra, tutaj w trąbę. Czy miałem wieża C1? Zerknę szybko. Tak. On mi bije. Ja tu. Aha, przecież ma bicie tu. Dobra. Dobra. Niech będzie. No, faktycznie jest bicie na G5. Okej. Okay. No ale tak, no goniec D2 mówiłem wcześniej, tu. Bicie tu, bicie tu. No, zakładam, żeby zbił. Piękny ruch E4. Piękny ruch E4, przecież tu cały czas jest to. No, piękny ruch E4, no ja lubię takie zadymy. O, taką zadymę mogę grać, no. Zapomnijmy o tej partii, sprawdźmy jak gra Janek. Swirusz Joe. I pół na 6. Tragedii nie ma, no ale to arcymistrz był do ogrania. No czułem. Czułem, że był do ogrania. Co tutaj? Szach. Co tu się wyrabia? Wieża F2. Ale sprytnie. Alireza, zobacz, F5 grozi tutaj. Czy to takie łatwe? Jest taka przewaga, 1,79. No tak. Janek idzie teraz po swoje. Oczywiście problemy jakieś tam jeszcze będą, bo nie takie łatwe, bo tu szach, tu skoczek weźmie pionka, no ale... Ale już sobie poradzi Janek tutaj bez problemu, powinien. No tak, Alireza wiadomo, że tutaj będzie wymieniał. Ładny ruch, a tu jeszcze. Nieźle. To już zawodnik tej klasy, to sobie poradzi świetnie. Cześć, indywidualizowany. Pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia, dzięki. No, tutaj Alireza w opałach. Ale walczy. Koń E3 pewnie jest liczone, ale trzeba uważać na koń D4, więc chyba trzeba zbić tu. A, niech Janek liczy. O, jednak koń. Ładnie. Ha, żeby przytrzymać pionka i tutaj to można sobie pozwolić na to. Racja. What? Ciekawe. No i teraz tu hap. No easy, teraz to już jest easy. Dobra, brawo Janek, brawo Janek. Byliśmy świadkami. Dobra partia. Znaczy wykończenie, nie wiem jak było wcześniej. Hikaru. Zobaczmy jak tam Hikaru, czy w formie. Czy odzyskuje formę. Hikaru czarnymi. Cyk. No tak, technicznie powinien tu sobie poradzić, bo wydaje się, że czarne dominują. Właśnie to jest taki typ końcówki, gdzie... Wiesz, że masz dobrą pozycję i weź ją wygrywaj. I weź ją właśnie wygrywaj. To jest sztuka, żeby coś takiego wygrać. A łatwo nie jest. Weźcie pod uwagę, że gracie czarnymi i naprzeciwko was siedzi Carlsen. I wiecie, że macie lepszą. Chociaż tutaj komputer mówi 0,22, ale wizualnie, jak na człowieka, wygląda na super dobrą. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Czasem może przewartościowuję ocenę sytuacji. Ale to też może dać wiarę, większą wiarę w siebie podczas realizacji pozycji.
To też zawsze na przeciwnika może działać deprymująco, szczególnie jak się gra partię na żywo. No tutaj się już widzę, zaczyna konkretyzować. Bierze A6. Kurde, Hikaru, co się z tobą dzieje? Jakoś tak Hikaru dziwnie gra. Dziwnie słabo, znaczy mi się wydaje, znaczy nie, źle się wyrażam, może teraz mnie zhejtujecie, dziwnie słabo gra. Hikaru nie gra słabo, tylko tak zawsze jak maszyna, ale to widać, że on to sobie chyba pozwala na więcej po prostu tej pozycji. I po prostu próbuje kontrolować cały czas sytuację. No i wie, że tu przerzuci teraz na C4. Szach. I tu. No dokładnie. I złapał go. Ładnie. Tego pionka bierz, Hikaru. Albo ten deklarowane ruchy. Kolejny pionek. Oj? Wieża w pułapce? Nie no, da radę. Tutaj przejdzie. Czy też ten Niemiec jeszcze gra do końca? Naprawdę do końca będzie grał? Taka moda na to, żeby dać sobie mata? Co, to Hikaru będzie dorabiał hetmana drugiego? No tak, bawią się chłopaki. A, zobaczcie, jeszcze czeka. No nie no. No co on w ogóle zrobił? Ojej, no zabawił się, okej. Ty sobie pomyśli, grają sobie w szachy, a ty się śmiejesz do monitora. No, nasuwa się już określenie takiego człowieka, nie? No ale jak ktoś jest w temacie, to wie o co chodzi. No i co tu się dzieje? No remis, no. Tak mogą walczyć jeszcze. O, powymienia się wszystko. No i gitara. Janek 6 na 6 jest samodzielnym liderem. Super. Bardzo dobrze. Gram z kolejnym Polakiem. I to z CM-em. Ojejku, naprawdę. Ciężkie katusze przechodzę z tymi zawodnikami. No dobra, niech będzie E5. Szatka. Tam schowamy skoczka nietypowo. I do F5 dochodzimy. Może w ogóle taki ruch jest dobry? Bardzo prawdopodobne. Ale chyba F5, chociaż nie chciałbym może otwierać końca. Zobaczymy, co przeciwnik wymyśli. Mi się pozycja podoba po debiucie. G4 w takim razie. No tutaj. Skoczek. F5. Aha, bo możesz od razu tak zagrać. Faktycznie. Dobra. Tak. No tak. Chodzi o to, żeby też mieć F5 i wejść hetmanem. Na skoczek H8 muszę. Skoczek tędy przetransportuje. F4. Odważnie.
Dobra, bijemy to. Tu też bijemy. I po prostu F5. Trzeba wprowadzić figury. Skoczka trzeba wprowadzić. Tu po biciu, tak, zawsze mam tu z szachem, więc to trzeba mieć na uwadze. Wprowadzić wieżę. Wydaje mi się, że białe się trochę wygrzebały. Tak, wydawało mi się... Dobra, inaczej, bo wydaje mi się. To jest blitz. Tutaj ciężko bardzo mi ocenić na szybko sytuację. Ale na spokojnie, jakby się grało, to na pewno można by było wymyśleć lepsze posunięcia. O, 21% klatek, czyli klatki spadają, stream działa. Zmniejszenie ustawień zadziałało. Wiem, że się bardzo powtarzam, ale tak już mam. Wybaczcie. Rozbiję. Ok, no wprowadzić wieżę muszę. Ale w ogóle taki ruch ciekawy. Pionka wziąć, tu przejść. Skoczek nietypowo stoi, ale dobrze stoi. Pilnuje pola G5 bardzo ważnego. Okej, okay, hetman jak idzie tutaj. Okej, okay, chcę wymienić. No zresztą słusznie. Możliwe, że muszę to zrobić. Wymienię. I tak. Jejku, tu miał szacha. Dobra, skoczek E5. Miał szachę, mógł zdobyć jakoś. Znowu miałem w trąbę. Dobra, to mam przewagę pionka. Tutaj to tutaj. Nie wpuszczam wieży. Przewaga pionka to już jest bardzo dużo. A6 na spokojnie. No takie pozycje to już powinienem spokojnie dać radę. Aha, tutaj jest szach. Sprytnie. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. Aha. Tylko tak. Aha, no to nie jest takie proste, jak widać. Ubierze mi tego pionka. Kurczę. Chwila, żebym czegoś tutaj nie podstawił. Skoczki są strasznie zdradliwe. Czasu, a minutę mam ponad, dobra, na spokojnie, żebym nie podstawił tylko. No moje pionki muszą teraz zasuwać. Aha, kurde. Weźmie mi tego. No niestety. Idę tutaj na całość.
Co to za pozycja? Katusze muszę przechodzić, naprawdę. Tutaj szach jest, kurde. Mogłem jeszcze próbować to wygrywać, no. Znowu remis z kolejnym Polakiem. Czy ja w końcówce miałem wygraną? Chyba miałem, jak widać. Dokładnie trzeba było zagrać. Miałem minutę. Dlaczego ja się tak śpieszyłem? Cześć, Krucji. Kurczę. Kim są ci CM-owie? To są pewnie młode chłopaki, no. CM-a porobili, grają w utytułowanych wtorkach. No tak. Kurczę, no. Przejdźmy od początku. Czy chodzi o to, że znowu czuję, że debiut był ok dla mnie bardzo? Tak jak widać. F5, bardzo ładny ruch, wow. No ale to za mało czasu, żebym coś takiego wymyślił. Bo jak bicie tutaj, to bicie tu. Przepraszam najmocniej, jest czkawka. To bicie potem tu i dobra poza, no. No niestety. F5 każe grać. No tak, rozbijać jak nie ma figur. Krzysztof, musisz się nauczyć grać w szachy. No, tam pionka wziąłem i... Kurczę, ja nie czułem rozluźnienia, niczego takiego. Tu oczywiście podstawiłem, tak, no i skoczek F6 i bierze mi jakość. No dobra, tu podstawiłem, ale udało się wyjść z opresji. Dlaczego? No teraz co, tak? No to pionka biorę właśnie. Sprytnie. Po tym ruchu grać A6, żeby skoczek nie miał manewru. No tego nie doceniłem. Białe lepszą mają? Może. Może ja się na szachach nie znam. Król F3. No tak. Szach, tak. Białe lepiej? Tak. Skoczek C7. Podstawiłem pionka. Ale miałem 2 minuty. Zobaczcie, on na sekundach grał cały czas. Nieźle. No nieźle to jest oceniane, trzeba przyznać. Remisowa. B3, tak. O. Że król D5. No właśnie, przecież to jest prosta droga. Jeszcze szybsza, a gonic tak tutaj świetnie stoi. Sobie wymyśliłem jakiś ruch gońcem niepotrzebny. No i tutaj szansa była. Król G5. Tak, H5. Co tam komputer mówi? H4. H4 to remis. Chyba remis jednak tu. Tutaj. No remis, dobra. Dobra. Bo tutaj się przesłania. Dobra. No ale to bym musiał wymyśleć jeszcze podczas gry. Okej, okay, jak my stoimy? 4 punkty na 7? To chyba dobrze. Nie najgorzej. Janek, 7 na 7. No pięknie. Z kim Janek teraz wygrał? Z Hikaru. Świetnie, Jan Krzysztof Duda. Brawo. Ale czekamy na rundę numer 8.
D4. Cepić. Trochę inaczej niż królewską indyjską. Ciągle tą królewską indyjską katujemy. A4, C4. Jak zbije to tu, więc koniec C2. Zbił. Super. To uprościł pozycję. Powrót. No, problem jeszcze u mnie polega na tym, że muszę figury szybko rozwinąć. Chyba mi się to uda. Schabowy czy mielony? Jakie pytanie. Schabowy. F4 mi grozi. Niech będzie tak. Goniec F5. To wisi, widzę. Ha. No dobra, no to tak, mogę, bo F4 jest tutaj. Do końcówki. Z juniorem. Czy to nie jest chyba junior, patrząc po zdjęciu? Pytanie, czy on nie może jakoś tak zagrać? To go będę straszył dalej. Dobra, jak zbił, to ok. Pionek jest bardzo dobry. Tutaj F4 pilnuje. Tylko żeby nie podstawić, bo to F4 tutaj, tutaj. O, właśnie jakiś tutaj. Koniec D3. O, ciekawe. Dobra, bierze C8. No, zbił, zbił. I co? Skoczek mu. Świetny skoczek. Kurde. Królem podchodzę. Wydaje mi się, że lepszą końcówkę. Z tym skoczkiem. Trzeba wybić. Tu nie ma co kombinować. I grzecznie tak zagrać. Tam jakieś motywy z pionkami jeszcze na skrzydle były, jakbym przepchał niepotrzebnie. Przedobrzył. F6. Chyba F4 w sumie. Niech to się tutaj trzyma. Dalej będziemy myśleć. To jest blitz. Może w ogóle wieża C5 też jest ciekawe. O! Teraz wieża C5 może. Możliwe, że tak trzeba. Tu się otworzy pionek. Potem tu i tu jak króla wstawię, to będzie świetnie. No, to będzie świetnie, jak tam króla wstawię. Dobra. No to też idę tutaj. Drogi kolego, wieża B1, tu będziesz mi na pionka chciał zagrać. Zawsze wieża D7, C7. Dobra, grunt, żeby na tym czasie troszeczkę stabilniej pograć. Pionek zagrożony. Tu. To tak. Zbiję. Pomuszę. Tak, tutaj chcę zagrać. Ha, bo pionka niby mógłbym zbić, ale no tego jeszcze nie chciałem zrobić. A co będzie, jak zagrabię F1?
Nie dowiemy się w tym odcinku, co zrobi. Tak, zagrajmy. Muszę coś pomanewrować. No dobra, manewrujemy. No, skoczek ucieka. Wieża niech się oswobodzi. Tu można zawsze wrócić. Ja tu nie przekombinuję. Oby nie. Aha, szacha może dać, kurde. Po prostu. Zwabimy go tutaj, a nie chcę. Mogę przekombinować, słuchajcie, tę pozycję. A, idę pionkiem, muszę coś robić. Biorę tego. Właśnie. Też idę pionkiem. Tu. Nie wiem, co zagrać. Tak. Kurde, przekombinowane. Przekombinowane, moi drodzy, niestety. Ajajaj, no przecież gościa miałem. Jak tak można grać? Aj, spróbuję na siłę wygrać. Nie wiem, mam jakiś taki... A nie mogę, bo tutaj... Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, Krzysztof? Bez sensu. Ale zlamiłem. Przedobrzyłem. Pfa! Przedobrzyłem! Na maksa! No i słusznie kara musi być. No przedobrzyłem przecież, no. Wygraną końcówkę miałem na bank. Fach, mnie to denerwuje po prostu, wiecie co? Czuję taką złość w sobie. Teraz to zrobiłem to na siłę. Mogłem spokojnie ten remis brać, no. Ale kolejny remis. Ja nie lubię remisować. Po prostu nie lubię remisować. Remisy mnie denerwują. To lepiej przegrać, nie? No trzeba było brać ten remis. Kurza stopa. No dobra, komp pokazuje remisową, ok, ale można walczyć na pewno. No tutaj wydaje mi się, że miałem dobrą pozycję, taką grywalną. No dobrze grałem to, przecież wszystko. No jak tak można? Zły plan wybrałem, co? Wieża tutaj, ale to ciężko tak zagrać na sekundach. Czy na sekundach? Miałem dużo czasu, tylko... Żadnych konkretów właśnie, to takie suwanka. Suwanka trochę była. Jeszcze myślałem nad tym ruchem, ale to wtedy i tak bym mi tu zagrał. Wtedy tam coś... F6, dziwny ruch. F5? W ogóle się nie spodziewałem takiego posunięcia, nie wiem, o co chodzi. No widać, że gość chętnie chciał remis, no. A ja zacząłem przeginać. Jeszcze pod kontrolą. Ojej! Goniec C4! Ojej, nie widziałem. A co, trzeba grać? Wieża G8? O, niebezpieczeństwa. No i co? Skoczek tu i skoczek tu. Można było próbować. Zamiast pionkiem iść. No tak, bo on mi po prostu go wziął. No tak, trzeba było brać remis. Teraz zobaczę, tutaj przegiąłem, słuchajcie, to świadomie przegiąłem, bez sensu, 8, 4 na 8, bez sensu, 3 rundy zostały, a mogłem spokojnie wziąć remis. Janek 8 na 8, słuchajcie, wygrał kolejną rundkę. No i ekstra.
No, jestem zły na siebie strasznie. Przegiąłem pałę, strasznie przegiąłem. Wygrywanie na siłę jest bez sensu. Ale to teraz nas to powinno czegoś uczyć. Zdecydowanie. Tej pokory, nie? Po prostu, ale to często tak jest, że wiesz, że miałeś lepiej, wygrywasz, wygrywasz, czujesz, że wygrywasz. I gdzieś tam wypuszczasz i musisz się godzić z tym remisem i nie możesz się z tym remisem pogodzić. To jest okropne. To jest okropne uczucie. Ale no, przełknąć trzeba ślinę i no, wziąć ten remis. No trudno. Przecież remis jest lepszy w szachach niż porażka. To znaczy, zależy jaka jest tabelka w turnieju, taktycznie coś tam, ale to bez kombinowania. Ogólnie jedna partia, patrzę na jedną partię, no to remis jest lepszy niż przegrana. Jest to oczywiste, no. Ale nie, Krzysztof. Musisz przeginać. Jak żeby można było zrobić inaczej? Ach. No nic, no trzeba powalczyć jeszcze. Ale już widzę, że o tej porze, że jak nie wygrywam takich pozycji, to coś jest już nie tak. Albo jest za... A, szukam wymówek teraz. Nie, to nie są wymówki, słuchajcie. Ja znam swoje miejsce w szeregu. Graczem wielkim nie będę w swoim życiu. Nigdy zresztą też nie byłem. Ale coś tam się w szachach grało. Ostatnio taka długa przerwa po 8 rundach. No, no tak, Kacper, widziałeś ten ruch. No spoko, spoko. No właśnie, to jest strasznie dużo podstawek się dzieje. W ogóle może na 3 minuty bym ranking troszkę spróbował zrobić, taki 2600 ponad. W pierwszej rundzie w Tatletuzie wtedy będę grał z jakimś słabszym, więc jeżeli by się udało wygrać, to wtedy w drugiej rundzie już mam szansę na takiego Janka i taki ranking 3000 coś. No to jeżeli, no właśnie, może w ten sposób do tego podejść, żeby spróbować zagrać z takim mega koksem. Bo jak grałem wcześniejszy Title Tuesday, no to miałem powyżej 2600, więc udało mi się w drugiej rundzie zagrać właśnie z Jankiem. Pomyślę nad tym, a to musiałbym po prostu na 3 minuty trochę pograć i ranking podreperować. No jest to do zrobienia, do 2600 spokojnie. My z chabiarze musimy trzymać się razem. Słuchajcie, ale ja schabowy oczywiście, no każdy lubi chyba, znaczy no prawie każdy. Ale ja często nie jadam schabowych. Rzadko nawet bym powiedział. Ale jak już jadam, to 5 na raz oczywiście. No to nie ma to tamto. Nie no, oczywiście żarty żartami. A głupiemu radość. Dobra. Grunt, że Janek ma 8 na 8. Czuję w tym malutką cegiełkę, chociaż nie będę sobie niczego dopisywał. W poprzednim turnieju, tak jak już wspominałem, ja z Jankiem grałem. Tam Jankowi trochę nie poszło. A tutaj mam nadzieję dopnie. Nie no, komplet punktów będzie cisnął. No, lepiej się nie da po 8 rundach przecież. Zgubione klatki 14,5%. Ładnie pospadało, więc transmisja na szczęście jest ok. No jeszcze całe 3 rundy. No dzisiaj w ogóle maraton, 2 title. Zagrać to nie tak łatwo. No chyba, że nikt nie ma obowiązków jakichś poważnych w domu, to jak najbardziej.
Dobra, panie Czeskomie, poproszę rundę numer 9. Cierpliwie poczekamy. Wygram z kobietą, no. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie lubię grać z paniami, to ale to już wiecie. Znowu ten debiut przerażający. No patrzcie, znowu. No dobra, wezmę po ludzku pionkę. Taki ruszek, miękki. Chyba na dwa trzeba grać. Jest troszkę za późno. Przepraszam najmocniej, moi drodzy widzowie. Ziewnęło mi się. Zdziwiłem się tym posunięciem. Na G4. Nie boimy się tak grać. No to hop. A i do centrum. Może tu? Tu? No tak. Prosta groźba G5. Dlaczego by nie? Bicie, bicie, dobra, to chyba tym. No to tak. G5 znowu grozi. Kurczę, no. Jaka uparta. Wracam. Uparta pani. Tutaj trzeba będzie F3 grać. O, goniec sobie będzie zerkał na pionka wiecznie. Super. Wszyscy będą zadowoleni. No właśnie, chcę mi to wymienić z Kubaniutka. No nie dam tej przyjemności tej pani, żeby wymienić mi tego skoczka. Im więcej pomanewruję, wtedy mam większe szanse. Tak czuję. Co z tym pionkiem? Kurczę, sprytnie hetman tu wlazł. Nie mam jak go wypędzić. Oczywiście jak skoczek zagra. Co? Ojej. Sprytnie, sprytnie to poszło. No dobra, spróbuję do końcówki jednak przejść, jeżeli wymieni mi hetman. A wymieni. To na pewno. Odejdzie hetmanem, to się bardzo zdziwię. W sumie, jak odejdzie, to zagram tu. Gdzie mówiłem, że zagram tutaj, nie? Dobra, wracamy.
Teraz E4 będę ładować. Chociaż nie do końca, bo tutaj trzeba uważać. A! Przeciwniczka sama tak zagrała. No dobra. Okej. Okay. Bo jak wezmę pionka, ona mi z powrotem zagra. To tak zagram w takim razie. Teraz będę mógł wziąć pionka. B6. O! To ciekawe. Tu mi trzaśnie. Kurczę, wszędzie pułapki. W takim razie wieża D4. Tu chyba może zbić tu. Nie, nie może chyba za bardzo. Trzeba uważać, kurczę. Taki ruch, coś w tym rodzaju. Tutaj bronimy. Aha, kółko gryniaste. Dobra, wracam tak. Tutaj ma. To tak zagrajmy. Aha, przecież mogą chyba zbić. Znaczy tak zagrać. Teraz tak mogę? Tutaj, tutaj. Teraz to nie bardzo. A dobra, zagrajmy tak. Że niby coś tam wzmacniam. Bleble, bleble. A tu hetman wchodzi, coś będzie straszył. Mogę tak zagrać, przecież po tym ruchu jest tutaj. Z powrotem. A, już nie. Dobra, wracam. Mam 49 sekund, to jest bardzo dużo, ale kurczę, jak dobrze gra. Zaczynam coraz mniej widzieć. Tu coś grozi. No dobra, muszę to zbić, żeby troszkę uprościć grę. Orety. No to tak można.
Masakra po prostu. Nawet wiecie co, nie byłem w stanie nic mówić. Dobra. Ledwo, ledwo. Ledwo. Janek ma 9 na 9. No pięknie, Janek. Tak trzeba grać w szach. Bardzo dobrze. W ilu ruchach Janek wygrał partię w ogóle? Teraz sprawdźmy. 26. Zobaczmy, jak to się rozprawił z przeciwnikiem. Janek czarnymi. Można grać ładne szachy? Krzysztof, ucz się. O matko. Komplikacje, to co Duda lubi. Lub techniczne sprawy, no tak, tutaj. Wiem, że szybko przestawiam, wybaczcie. No, ale ładnie. Kurczę, już mu... Aha, czas mu spadł. No szybko grał Janek, no to dobrze. Okej, Janek ma 9 na 9. Bardzo ładnie, moi drodzy. Może to będzie historyczna chwila. Trzymamy kciuki za 100% naszego zawodnika. Ja ile mam punktów? 5. O, 5 i jeszcze dwie rundy, a poprzedni title skończyłem na 5, więc już jest progres. Mam nadzieję. No to dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja w ogóle pamiętam, jak zaczynałem grać Tagle Tuesday, wszyscy mówili, znaczy większość osób mówiła, takie długie materiały, po co to grać, kto to będzie oglądał, a się okazuje, że to jest jedna z lepszych serii na polskim YouTubie. Prawie 5. Drodzy widzowie, to jest czysta improwizacja to, co ja robię. Graj jak umiesz najlepiej, Krzysztof, i tyle. Nie patrz, co mówią inni. Graj swoje. Ta wymianka, no, jakieś tam hetman E7. No dobra. No dobra. Wszystko się wymieni do końca? To wszystko takie proste. Jakiś lufcik. No spróbuję te hetmany wymienić. On odbije wieżą. A, nie wymienił. Dobra. Dobra, tak zagram. Tu mi hetman nie wlazł. Tu? No poszukam szczęścia przy czymś takim. Tutaj, tutaj. No dobra, spróbuję. W ten sposób. No wiem, wiem, wiem. Muszę chyba tak. No tak. Potem tu i będę to blokował. Bo na tak spróbować. Przejść. Aha, wieża G4. Aha, to mam jeszcze tutaj ruch. Dobra, po wieża G4 jeszcze mam tutaj ruch.
Szczęście, jeszcze jest taki ruch. Ojej, kurz, myślałem, że wtopa znowu taktyczna. Na farcie się coś znalazło. Pytanie, co dalej? Może po prostu tak, żeby nie było tu ataku na wieżę przy okazji. Ale źle. Wieża to by broniła. Dał mi czas. Bał się mata. Niepotrzebnie, F4 powinien. Aha, planował tutaj, dobra. Planuje tutaj. Zagrać F4, planuje. Dobra, chwila, 40 sekund, kilka mamy. Dobra, spróbujemy tak wymienić. Bo jak tak, to mam tu. Ja wiem. No to tutaj. Co mi zrobisz? Tu? Nie, no to tutaj, tutaj, tutaj i wieża tu. Tu. Dobra, bronię. Czy może mu przyjść do głowy coś takiego? A może i nie. Dobra, spróbuję teraz tak. Jeden pion wzięty. A trzeba strasznie uważać z ciężkimi figurami. Bo to przeokrutnie trzeba uważać. Pionka chce. Najgorsze jest to, że chyba go weźmie. Nie podoba mi się to, ale 2-4-5, 2-4-5. Dobra, tak, bronię pionków, bo tu grozi mat, muszę tak, tu się bronię. Aha. Kurde, zaraz zacznę wtapiać pionki wszystkie. Kompletnie nie wiem już co grać, trochę wybił mnie z rytmu, no. Nie wiem, tak, masakra. Bije z szachem. Wiem, że bicie z szachem jest. Wiem. Wieża G1 wystarczy chyba zagrać. Tu? Kurczę, nie wiem. Tak. Zamiast to szybko wygrać, to ja to przegram. Pewnie, że przegram. Już kompletnie przegrana pozycja. O Boże. Super, wieża G4. No, jak można tak wmoczyć taką pozycję? Wiecie co? Wkurzyłem się. Wkurzyłem się, bo zobaczycie, że miałem ogromną przewagę. Masakra. Nocne granie Titla nie jest dla mnie. No nie jest dla mnie, no. No nie powinienem grać w nocy, bo jestem z trzy razy słabszy, zdecydowanie.
właśnie, skoczek E4, dobre zagranie. Przewaga, G6, dobrze. No król H7 może, dobra, ale G5, miał czas na jakąś koordynację. Dlaczego nie zbiłem tutaj? Niech mi ktoś powie, dlaczego nie zbiłem tutaj. Nie wiem. I to jest właśnie to. Masz lepszą, czujesz, że masz lepszą i nie możesz jej jakoś wykorzystać do końca, no. Hetman C4. W jakim celu? Trzymać tu trudne ruchy. Wow. Trudne. Z ciężkimi figurami nie ma prze... Nie ma. Tutaj bardzo ciężko po prostu się to gra. No czułem, że tu już jest źle. Czułem. F5. Dlaczego teraz nie F5? Tylko tu, tu i teraz F5. Bez sensu. Tutaj tu już w trąbę. Mam D8 jeszcze. Nie, już nic nie widzę niestety. Nic mądrego nie widzę w tych moich partiach. Dobra, która runda? Zobaczymy. Janek. A, Janek przegrał. Szkoda, szkoda. Runda ostatnia. Ostatnia. Chociaż szóstka by się przydała, nie? Oj, C4. Misklik zrobiłem. To muszę zmienić koncepcję. Nie chciałem tak grać. Czasem może warto zagrać jakiegoś takiego zapychacza. Przynajmniej masz pewność, że sobie poklikasz trochę. Jakiś G5 dostanę pewnie. O! Nawet bicie. No to tu idę po pionki. Co, tak można? No bronię. Tego chcę wziąć. Ale Janek też gra i cały czas jest pierwszy, więc tam ma szansę wygrać ten turniej. Dobrze. Aha, tu się obronił cwaniak. Sprytne. Dobra, tak. Znalazł jeszcze koniec D8. Pionka będzie bronił mi na siłę. Jakim prawem? Pytam się. Co? No tak, tak, nie wiem. I już powiem wam szczerze, wysiadłem trochę w myśleniu, więc spróbuję na szybkość po prostu. H3 może się przyda do G4. No chcesz mi tu wymienić, no nie mogę się zgodzić, no. No to tak, koniec tu pogra. Śmieszy mnie czasem to, że grasz sobie już tak od niechcenia i okazuje się, że po prostu gość się z tobą poci, nie? Ta gra jest po prostu tak przewrotna. Mówię o szachach akurat, tak dla odmiany. Jest taka nieprzewidywalna. Dobra, tak. Czasami po prostu śmiać mi się chce bez jakiegoś większego powodu. Tak jak teraz. Ja to jeszcze przegram. Po prostu czuję, że to przegram. No czuję, że to przegram, no.
Tak, muszę, nie mogę za dużo wymieniać. No chcę tego pianka odbić, daj mi go, dlaczego mi go nie dasz? Co ty taki jesteś? Niech ktoś się podzielić, tu chcę zagrać. A, E4 jeszcze można próbować rozgrywać, no tak. Na czas wygram tę partię. Się zaraz pogubi. A, dlatego nie wymieniaj Krzysztof wszystkiego. Bunkruj, graj ruchy na spokojnie. Czas mu spadnie. O, tutaj zagrałeś, cwaniaku. No to teraz tak, teraz to wymienię, bo tego pionka będę chciał stąd wziąć. Inaczej na A6 też wezmę. O, super. No to dobra, odbiłem w końcu po męczarniach pionka. Bronimy. Aha, tutaj koniec pilnuje. Dobra, E4 idziemy. Bo jak tu, to tu. A, postraszmy. Zaznaczmy swoją obecność na polu D6. W sumie to dobre zagranie, bo gońca na E7 nie ma. Tym zbiłeś. Dobra, tym to tu. No tak jak myślałem, zaraz się pogubi. Dobra, przepchamy to. Przytrzymamy tutaj te piony. Do góry lecimy. Czegoś nie przedobrzę, bo właśnie już miałem przedobrzyć. Już mogłem przedobrzyć. Ha, tutaj jest i jakoś tracę. Dobra, ale spokojnie, może to tutaj też biorę jakość. Dobra. Fiu. Piany jak idą, co? Jak przecinaki. Nie zatrzymasz pionków. Nie wiem, no tak. Ojej. Dobra. Zwyciężyłem, moi drodzy, w tej partii. 6 punktów. No, to nie tak źle. Janek, zobaczmy Janka. Janek jest kolorem białym. Oj, Janek Duda. O, jest szansa jakaś tutaj teraz, według kompa. Szansa na remis. Oj, dobrze. Dobrze, koń E6, Janek. Koń E6. Oj, jest szansa na remis. Jest szansa, bardzo dobrze, ale fart. Znaczy to dobrze, no. Szczęście niech sprzyja lepszym. No nic tu nie wymyśli, chyba musi grać w ten sposób. To też dobrze. No to ma szansę wygrać turniej przy remisie, mam nadzieję. No tu kombinować nie wolno. Przekombinować nie wolno. Janek jako zawodowiec weźmie remis i no właśnie, zobaczymy klasyfikację. Jeszcze partie jakieś trwają. Tutaj. Oj, tu Griszczuk ma kłopoty. Szkoda. Konkurent Janka. Trzeba było grać. Aj, no niestety, Janek nie wygra turnieju, moi drodzy. Dobra. Ale będzie wysoko. Będzie pierwsza trójka na pewno, jak nie będzie drugi. No tak to jest, robisz 9-9 i ostatnie dwie rundy. Tak to bywa. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.